Hello! Witam Was w moim vlogu w drugiej części vloga z Paryża, z Fashion Weeka. Słuchajcie, mamy godzinę prawie 10, do 10.30 jest śniadanie i nie mogę się dodzwonić do Ines, dlatego musimy jakoś się do niej dodzwonić i wymyśliłam, że zadzwonię do jej pokoju hotelowego, po prostu na jej numer pokoju, więc mam nadzieję, że to jakoś zadziała i wstanie, bo jak nie zje śniadania, to będzie nieciekawie. Dobra, uwaga, wykręcamy. 1, 2, dzwonimy. Sekunda, muszę to jakoś wykręcić. Telefon. 1, 2, 1, 2. Kurwa, bo znowu źle! Ineska, rise and shine. 10, idziemy na śniadanie do 10.30. Ja dzwonię do ciebie na telefon i nie mogę ciebie dobudzić, więc mówię, dobra, ostatni sposób to jest ten telefon. Wstajemy. Rise and shine. Ciao. Słuchajcie, udało się. Też jestem w szoku, że się udało, ale dobra, idziemy na śniadanko. Mamy mega burzy hotel. W sensie my za niego nie płacimy jak coś, ale... 906. Dzień dobry. Hej, cześć. Cześć, wczoraj poszliśmy z Gabą w gruby melanż. Ja po prostu też poszłam w gruby melanż. I nie podłączyłam telefon. Gruby melanż i na zmianę myśli wypiłyśmy duży kieliszek wina. No był spory. W moim mniemaniu. Dobra, było super, oprócz tego, że położyłam się spać, rozmawiając z pewną osobą przez telefon i położyłam telefon, tak wiecie, na skraju łóżka. Po czym nagle Gaba do mnie dzwoni na telefonie. Wszystko jest na vlogu, kochanie. Ten plasterek jak ci zjechał. No bo one są dziwne, one zjeżdżają. Teraz tego, że mamy zdjęcie o 13.30, stwierdzam, że spróbuję jakkolwiek postarać się zreperować moją twarz. Będzie dobrze. I wszyscy się kurwa ze mnie śmieją. A czytałaś Slacka, kochanie? Gdzie my dzisiaj idziemy? Kurwa, przeczytałam tylko, że oby Jacquemus wziął i kurwa już się zestresowałam. Idziemy na event z Jacquemusem. Nie. Tak. No jaki? Lewisa z Vogue. Yo. To jest mój tost z awokado. Cześć. Szukujemy się, idziemy na jakieś miasto, coś porobić, pokupować, shopping, pyszne ciastka, coś tam, zobaczymy, pyszne ciastka. I słuchajcie, chcę się ubrać, ale byłam wczoraj w tej spódnicy, kupiłam tą spódnicę, bo zobaczyłam na TikToku taką dziewczynę, która zajebiście sobie ją, w ogóle byłam w niej wczoraj cały czas na metkę, która fajnie ją sobie tak zlejerowała na spodnie, że założyła ją na spodnie i też mam w sumie takie czarne jeansy zwykłe na sobie i zastanawiam się, czy to będzie fajnie wyglądać, bo na nie to wyglądało zajebiście, a no pogoda nie jest najlepsza i nie chcę ich w samej spódnicy. Tylko chcę jakoś tak fajnie, chciałabym ją fajnie wystylizować. Tak by mi było też cieplutko. No i z this a vibe? To jest vibe, mi się to podoba. Ale jeszcze się zastanawiam. Kurde, no nie chcę, żeby mi było zimno. Ale no byłam w niej wczoraj i mam w niej już fotę, więc chciałabym dzisiaj też sobie porobić fotę, więc chciałabym czymś innym, żeby mieć taki bardziej zróżnicowany post na Instagramie. Więc fajnie było ubrać coś innego na siebie. Jeszcze mam jedną spódnicę. Jeszcze mam dwie w sumie. Wzięłam same spódnice ze sobą. Jakiś taki mam vibe na czarne, długie spódnice. To jest spódnica, którą dostałam od Arket. Taka o, czarna, długa i no, ją na spodnie nie ubiorę, bo jest za długa, więc te spodnie tak nie będzie widać. Sekunda, zaraz wracam ją ubrać. No i ona jest zajebista, uważam. Jest taka po prostu długa, czarna, marszczona, mega cool. No i jest bardzo wygodna przede wszystkim i też jest z takiego materiału, że no, nie zmoknę w niej, że nie będę miała mokrych nóg, mokrej dupy, nie? Mokrych nóg, mokrej dupy. Co by tutaj ubrać? Mam taką koszulę, która wygląda trochę tak japońsko. No i miałam tę spódnicę z tą koszulą na evencie teraz 2 dni temu. Tylko czy mi nie będzie zimno w tej koszuli? Czy nie lepiej, żebym po prostu ubrała bluzę na to jakby? Ale wtedy it's kinda basic. Mam też kurtkę, ale nie wiem czy tak, to chyba tak stylem do siebie. Proporcjonalnie fajnie to wygląda, ale stylem to za bardzo do siebie nie pasuje. Chyba, że zmienię spódnicę na jeszcze inną. Nie wiem, co się ubrać. Nie, co się ubrać, Boże. Jeszcze mam taką, ale to jest totalnie już za cienka. Więc chyba, że no, zrobię to kombo spodnie na spódnicę. W sensie na odwrót. Zgubiłam spodnie, dobra. Kochani, mamy to outfit of the day. Będę wyglądać tak, ale jeszcze mam trochę czasu, więc rozbieram się i czekam. Słuchajcie, idziemy po wałki do sklepu, ponieważ będziemy sobie robić sesję zdjęciową w pokoju, już będziemy w szlafroczkach, będziemy mieć wałki na łbach, więc taki jest plan. W ogóle Fashion Week is crazy, właśnie stałam sobie na recepcji i chciałam poprosić o parasolkę. No i przede mną dziewczyna też chciała poprosić o parasolkę i była tak mega ładnie ubrana, cała na czarno, w ogóle mega fashion, czarne okulary, taki wet hair look do tyłu. I pani daje parasolkę, tą. I ona do niego, do you have black? A on, no, sorry. A ona, it's okay. I poszła bez.
Kocham to poświęcenie dla outfitów na Paris Fashion Week. Okej, okay. My jesteśmy trochę mniej stylowe i mamy kolorową parasolkę. Bo my idziemy po wałki, ale wyglądasz tak iść po wałki, to naprawdę kurwa trzeba mieć talent, no. Ładnie wyglądamy, ale mnie boli ręka. Nie mogę być vlogerką. Szok, udało nam się znaleźć wałki, ale byłyśmy chyba w 5 sklepach, żeby was nie okłamać. I nie mogłyśmy ich nigdzie znaleźć i znaleźliśmy finalnie takie, są trochę małe, ale dobra, może jakoś to będzie i idziemy się przeprać w nasze luki pod foty. Idziemy z Ineską w restauracji, pijemy sokiepkowy z pianą, czekamy na makaron. Zgłodniałam i trochę na siłę ją wyciągnęłam, ale... No, ja już widziałam, że jak zaraz nie będę makaron, to Gabusia kupowała. Ale kochani, to nie jest, to nie są przelewki, jak jestem głodna. Byłaby Gabusia, gdybym nie daje makaronu. Dokładnie tak bym wyglądała. Później idziemy, moi drodzy, po Sony Angel dla was wszystkich. Z Ineską wam kupimy. Gaba powiedziała, że kupi 10, jak się zapytałam, ile mam w planach. A ja chyba kupię, no, z 5. No z 5 i mam nadzieję, że będą te hipersy na telefon i mam nadzieję, że będą też te smiski, które też chciałam kupić na telefon i te świecące w ciemności, może ktoś by chciał jakiegoś smiski, no są troszkę tańsze, więc nawet fajniej. To są te gluty zielone. Tak. I one świecą w ciemności, więc to jest mega fajne. That is, she is our client. Very beautiful. Thank you. Muszę wam powiedzieć, widziałam coś dla ciebie. Widziałam TikToka, że laska kupiła półki, schody, takie mikroschody i zrobiła na swojej ścianie półki ze schodami, tak jak masz na przykład w Stanach takie bloki ze schodami, że schodzisz do sąsiadów i na każdej półce był inny Sony Angel i inne te takie, oni mieli swoje pokoje. Kurde. Ja to znajdę. Stop. I ja myślałam, żeby zrobić takie z gipsu wystające ze ściany takie półeczki i na nich sobie stawiać w sypialni, ale ja nie wiem, czy nie była przesada, no mam robić remont, żeby sobie mieć gdzie postawić Sony Angel. Nie musisz robić remontu, może są takie, wiesz, gotowce już i śrubeczkę tylko Miłoszek ci wkręci. Będzie dobrze. Nie dobrze. Będzie dobrze, Miłoszek, pozdrawiam ciebie, wkopałam cię w niezłe gówno. Generalnie to jest to coś takiego, ale to jest akurat mała wersja, bo to nie jest ta dziewczyna, o której ja mówiłam. Fajne. I to byście mogli sobie zrobić, bo chciałabym to... takie. Ale mam wrażenie, że w Ameryce mają tyle takich różnych rzeczy, że tam jest o wiele łatwiej im tak zrobić. A czy to jest też makaron? Thank you. Salt and pepper. Okay. Can we have parmesan? Gaba, ale znalazłaś. To nie? To już bardzo wygląda. Powiem szczerze, że nazwa bardziej mi się kojarzyła z takim fast foodziem. Mi też, no. Ale to teraz jest taka godzina, że wszystko jest pozamykane, więc mieliśmy problem, żeby cokolwiek znaleźć, ale to wygląda bardzo fajnie. Tak. I w ogóle patrzcie, jak podane. Mnie. Thank you so much. Słuchajcie, zjadłyśmy sobie. Jedziemy teraz do sklepu Sony Angel. Jarasz się? Mega się jaram, kocham. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę, jaki mają wybór i jak będę wybierać dla widzów Sony Angel. A czekaj, a to jest ten sklep, w którym ty byłaś, jak był Adidas, czy to jest inny sklep? Wiesz co, nie wiem, czy to jest dokładnie ten, no ale są trzy takie i to jest jeden z nich. To są takie same sklepy. Także mam nadzieję, że Fashion Week nie sprawił, że wszystkie fajne będą wyprzedane. Ja ostatnio gadałam z Mileną o tym właśnie, co to jest Sony Angel i musiałam jej to wszystko wytłumaczyć. Ona totalnie nie kumała i ja jej powiedziałam, że ja i tak jeszcze nie wiem wszystkiego i że potrzebuję po prostu wykładu od Gabi. No i Milena powiedziała, że kurwa ona też potrzebuje, bo ona w ogóle myślała, że to jest w ogóle abstrakcja. Załamiesz się, kochana. Ona myślała, że tajemniczy ten króliczek z Sony Angel, to, że mi chodzi o tego zielonego glutka. Jezus, to są amatorka. Smiski. To są smiski, te zielone glutki. A Milena to amatorka. I jakbym trafiła, Trafiłaś. Jeśli ja kupię widzom i któryś z moich widzów trafi tego sekretnego, to was zabije, rozumiecie? To chyba wam zabierze po prostu go. Zabiorę go. To będzie... Słuchajcie, podpiszemy wszyscy umowę. Będzie ona brzmiała tak. Sony Angel zostaje u was tylko i wyłącznie pod warunkiem, że nie trafiliście sekretnego. Jeżeli trafiliście sekretnego, macie obowiązek wysłać mi go z powrotem. I może dostaniecie nowego. Tak. A jeśli tego nie zrobicie, to kara będzie was wynosić 100 tysięcy polskich złotych. Tylko? No tylko? A ile on kosztuje? 10 euro. A wiem, ale... Resell? No, 500 euro. No to kochana, to 100 tysięcy złotych to jest wystarczająco. Wydaje mi się, że to akurat odpłaci to wszystko. Niesamowite. Nie mogę się doczekać. Jeszcze nigdy nie byłam tak podekscytowana. Moim wymarzonym jest ten na telefon z różowymi uszkami królika. To jest mój wymarzony. To nie jest fajne. No. Ale nie wiem, czy mi się uda. Ale manifestuję to, że mi się uda. Kup sobie też drugiego, to wtedy jak będziesz miała furę, to sobie w furze przyczepisz swojej nowej. Ja sobie przyczepiłam w furze i uważam, że taki flex to nikt takiego nie ma. Ej, a bo są w ogóle dwa rodzaje tych na telefon. Śpiące i nieśpiące, tak? Nie. Bo ja widziałam jeszcze śpiące.
Wydaje mi się, że to zależy od serii. Okej. Okay. Może jest jakaś śpiąca seria, ja też nie jestem, nie mam, nie wiadomo jakiej obsesji, więc nie znam wszystkich serii. Dobra, nie kłam. Ale fajna jest seria New York, więc na pewno chcę New York sobie kupić serię. I od razu zrobimy dla was unboxing. Ines! To już! Są głupie influencerki. Patrzcie! No way! Yeah. I tu jest studio do unboxingu. Ja chcę tego. Ja też go chcę. A to jest ładnie w ogóle. Tam są, chodź ze mną. To są smiski i to jest ta lampka. To jest ta? Tak, to jest ta lampka i ja mega chcę tą lampkę. No to ja kup. Ale nie wiem, czy ona jest tutaj sprzedaż. Patrz na te same engine. Nie no, to jest już trochę creepy. Serio, to psom kupię. To już jest trochę creepy. Tu są naklejki i też naklejki, też nie wiesz jakie trafisz, jaką seria naklejek, też jest zajebista. Polecam kupić, bo są dość tanie. No i tutaj mamy, nawet można się przebrać za jednego. Ej, to jest twój strój na Halloween. I'm just saying. Ej. Dobra, czy są na telefon? Chyba nie ma na telefon z tego co widzę już. Wydaje mi się, że są wyprzedane. To jest do innego. Ale możemy też do innego. O, są na telefon? A nie. Nie. Nie ma tych na telefon. Te? Ja nie wiem, czy ja sobie takiego też nie zapodam. No dobra, odkładam kamerę i wybieramy. Także zaraz do was wracamy z naszymi wyborami. Słuchajcie, to jest mój koszyk. Wygląda on następująco. Tak, wiem, jest tu chuj, ten Angel. Mam sobie jednego tego specjalnego, takiego dużego, bo tak. Mam trzy dla widzów. Mam jeden dla Marcelinki, drugi dla mojej przyjaciółki, cztery dla mnie i dwa smiski. Jeszcze dla mnie wziąłam sobie smiski toaletka oraz smiski ćwiczenia, także... To jest mój koszyk. Ja nikomu tego nie daję. Nie no, żartuję. Jeden jest dla naszej menadżerki, bo poprosiła mnie o to i jeden jest dla Mileny. No i jeden jest dla mojego chłopaka. Nie jesteś takie opieszona? Dla Mileny? W sumie. Mi się wydaje, że to jest bardziej takie Milena. Zobacz. Że to tak się robi? Tak. To jest taki buddy do pracy. Mega słodkie. A te karmelki? Animal bakery. Animal bakery. To są opieszone zwierzęta jakby. No ale zobaczcie, jakie to są fajne rzeczy. No. To są jeszcze jakieś takie, które też tak siedzą bokiem. Aha, to jest taki kot, który jest jakby zrobiony jak krewetka w panko, kurwa. Popierdolone akurat uważam. Ale po co to kurwa? A, sorry, bo tak się i to jest jeszcze jakby kot zjedzony przez rekina. O mój Boże, umieram. To mnie kusi. Nie będę... Ej, nie. To nie są tylko maski, to są jeszcze skrzydełka do tego z tyłu. Ja ci to pisałam na TikToku. Ja pierdolę. No ja wiem, ja to widziałam wcześniej już, to tutaj byłam, ale ja nie wiedziałam, że to przychodzi w parze ze skrzydełkami. Zatrzymajcie mnie. Masz przymierzyć? Tak, przymierzamy. Ubieraj. Ubieraj. Nie, ty nie, skrzydła nie ubieram. Ubierasz ty to. Ej, nie, ty chciałaś tego wylosować, to go ubierz. Nie, w to nie. Ja też to nie wiem, że robię foto nam. Zajebiste foty mamy, serio. To jest dojebane akurat. Kiedeł. Chcę mieć dziecko, żeby mieć wymówkę, żeby to kupować. Masz psa. Prawda, kupię to dla Mortiego. A jest skrzydełka dla Mortiego? No dobra, idziemy płacić. Help me. Koleżanka zapłaci. Ineska, zapłacisz za moje. Musimy zrobić unboxing i jak najszybciej. Ja mam już 110 euro. Ja też. Koleżanka zapłaci. Ile zapłaciłaś? 110,70. Okej, ja mam 170 euro. Ja tego nie policzyłam tak jak ty, myślałam, że będę mieć mniej. A jest ta karta, nie ta karta? Wszystko będzie dobrze, kochani. I nas nienawidzą. Bye! Nie masz parasolki. Masz. Kochana, mam taki hak na parasolkę. W sensie na pasku, ją trzymam. Słuchajcie, robimy openingi. Szczerze, nie wiem od czego zacząć. Muszę najpierw posegregować się i zobaczyć, który oddaję komu i w ogóle, a które zostawiam sobie, bo ich jest za dużo. Dobra, dla widzów mam tak na pewno ten i ten. Aha, i... Ludzie się na nas patrzą. Strasznie intensywnie to trzepanie. Boję się. Boję się, że go oddam sekretnego widzom. No nie, nie możesz o tym myśleć. Dobra, przepraszam. Sorry widzowie, ale strasznie nie chcę wam oddać sekretnego. Dobra, te będą dla widzów. Gaba podchodzi do mnie z tym i mówi do mnie, polecam ci wziąć tego, on jest większy. Tak, on jest największy. W sensie większy niż normalny. I teraz tak, mogę kupić więcej. Jutro jeszcze pojedziemy, bo pan nam powiedział, że możliwe, że jutro będzie dostawa warzyw i owoców na telefon. Zapatrzyłam się widzowie. Nie mogę przestać, Gaba, pomóż. Na co się zapatrzyłaś? Nie wiem, po prostu przy ciebie. Dobra, to jest strasznie uzależniające. Uzależniające. I pan powiedział, że jutro może być dostawa, ale nie musi, ale może. Warzyw i owoców na telefon, także jutro jedziemy polować. Tak, stresuję się. Nie wiesz, którego otworzyć na filmie? Tak. Ja otwieram flowera. Też otworzę flowera. Dobra, żeby było spójnie. A jak będziemy miały tego samego? Beka. Beka by była co? To co, robimy to? Bolegatko.
Dobra, let's go. Ja bym chciała jakiegoś takiego, o mój Boże, Cherry Blossom, uważam, że jest przepiękny. Właśnie z Marciną to nagrywałyśmy i nie wiem, czy się mówi żołądź, czy żołędź, bo jedno z tych jest częścią męskiego członka i nie wiem, czy żołądź, czy żołędź. No to widzowie, poprawcie nas, czy żołądź, czy żołądź. Ale tego żołądź ja bym nie chciała. Ale mi się jeszcze podoba... Nie, nie jest taki ładny. Hydrangea. Hydrangea jest bardzo ładna, czyli ta... Rose też jest cute, tylko jest czerwony. I te rozkloszowane też są bardzo fajne. No, Rose też. No nie wiem, uważam, że wszystkie, no wiadomo, najbardziej sekret. Dobra, ja na pewno nie mam Robiego. Dobra. A ja? Trzy. Nie wiem, gdzie jest góra. Dobra, trzy, cztery. Ej, ja chyba już tego mam. Serio? Tak mi się wydaje. Ej, ten jest ładny. Ten jest ładny, no. Ale liczyłam. No, bardzo ładny, bardzo ładny. A ja? Wydaje mi się, że go mam. No dobra, to co, otwieramy kolejnego. Serio? A nie? No bo ja chcę zostawić jeszcze nam na naszego TikToka i naszego YouTube. No dobra, to ja jeszcze dla YouTuberów moich otworzę jeszcze jednego. Tak, otworzę jeszcze jednego. Otworzę... Ja też mogę. Nie. Otworzę plants, w sensie vegetable. Vegetable. Chciałabym, uważam, że pak choi jest bardzo słodki. Mi się podoba i cabbage, i corn. Ludzie nas patrzą jak na debilki. Oni go jakoś zgnietli biednego tutaj. Chodź do mamy. Dobra, let's see. Co? No mam tego, że... A nie! Pieczarka! Okej. Okay. No spoko. Thank you so much. Ta pieczarka uważam, że jest słodka. Taki ma kapelusik słodki. Ja już mojego zrobiłam. Takie mamy. Może jeszcze dla widzów tutaj otworzę jednego z miski. O, no dobra. Dobra, może zobaczmy te syrające. Dobra. Ja chyba chciała takiego, co... Patrzcie, to są takie... Jest jeden w papierze toaletowym, który siedzi, jest jeden, który podaje papier toaletowy, który sra, który ciśnie, który już nie może wytrzymać i są takie trzy, które się tak trzymają, że jest śmierdząco. Ja uważam, że ten, który nie może wytrzymać, jest dojebany. Jest fajny, no i ale... chciałabym, żeby mój chłopak go wylosował. Ten, co trzyma papier toaletowy albo ciśnie, też fajny. Ciśnie. 24-latka i 22-latka siedzą i cieszą się z małych figurek. A bo one są niebieskie! Ej, fajnie, bo będę mogła go tak sobie ten posadzić na tym, na stoliku. On siedzi na kibelek. A, bo tu jest nierówno. Tu jest wysoki kibelek. Ale tak on się prezentuje i no cieszę się. Fajne. No dobra. Pijemy kawusię. Pijemy kawuszkę. Słuchajcie widzowie, jeśli chcecie wylosować któregoś z tych Sony Angel, to musicie wbijać do mnie na kanał nadawczy. Tam po publikacji tego filmu odbędzie się losowanie i trzy osoby wygrają po jednym Sony Angel. Także zapraszam was do mnie. Kupiłaś dla nich kwiatka? Tak. On jest najlepszy, kochani. Uważam, że jest przepiękny. Serio, jak któryś z was trafi Cherry Blossom, zabije was. No. Właśnie, ja nie pokazałam, co ja mam. Ja wzięłam tak. Zwierzaczka jednego dla siebie. Cukierka dla naszej menadżerki mamy. Kolejnego kwiatka dla mnie, więc ja mogę jeszcze mieć Cherry Blossom. Takiego zwierzaczka dla mnie, bo chcę tego królika. Zwierzaczka dla Mileny. Nie wiem, którego ja oddam jeszcze. I tak, to jest do nas, do mieszkania. I trzy... No co? Ej, moja kochana. Jesteśmy lekko pojebane. Kupiłam tego, co uprawia jogę, bo uważam, że jest zajebisty. Ja w ogóle nie chcę oddawać nikomu. Ja też nie. Ja oddam kupiemu i powiem mu, żeby sobie zostawił. Odwołuję ten konkurs. U mnie w mieszkaniu ma zostawić. Tak. I te trzy. No jeszcze. Dobra. To jest yoga, bath and toilet, więc zobaczymy. Slay. Dobra, idziemy nagrywać na TikToka. Uwaga, jesteśmy ready na show! Dobra, nie show, tylko imprezę. Levi's z Vogue'iem i zaraz tam ruszamy. Będzie podobno na miejscu Jacquemus, także jesteśmy z innych takich, że... Ale ja mam nadzieję, że będzie wiele więcej osób, w sensie dostałyśmy info. No on by tam do mnie przyszedł, gdyby byli sami nudziarze, tak jak my. Chyba ty. Generalnie mam nadzieję, bo dostałyśmy info, że będą fajne osoby. Fajne osoby oznacza... My? Chyba no nie my! Słuchajcie, this is the looks for tonight. Buty Margiela, spódniczka Arket, pasek zajebałam Miłoszowi, top Magda Butrym, kurtka Nihaj. Dobra, mamy dzisiaj mów na melanż, czy nie mamy mów na melanż? Mamy. I takie przejście i zrobimy też tak z Jacquemusem. Oby. Idziemy po aparat do innego pokoju, bo musimy z nim mieć zdjęcie i to musi być zdjęcie tak. Aparatem, a nie telefonem. Gawa do mnie tak, wziąłeś aparat? Mówię, nie. Idziemy po niego. Jak będzie tam Jacquemus, to nie robimy zdjęcia telefonem. No nie ma szans, w ogóle sobie telefon wyciągnę jak debil. Potrzebujemy aparatu. Dobra, widzimy się na imprezie! Jest tyle ludzi, Boże!
co mówić, ale jest bardzo fajnie, tylko jest mega dużo typa. Idziemy na Drina. Słuchajcie, wczoraj z Indeską byłyśmy na imprezie Vogue X Levi's i było bardzo fajnie. Widzieliście przed chwilą pewnie jakieś urywki z tego eventu. Nie nagrywałam tam za dużo, było głośno, było strasznie dużo ludzi, no i to była taka typowa impreza, że tam za wiele się aż takich jakichś rzeczy do nagrywania nie działo konkretnie, ale było bardzo dużo fajnych osób, wszyscy wyglądali przepięknie. Śmiałyśmy się z Ines, że zapewne nie znamy połowy osób, a w sensie połowy, zapewne nie znamy 90% osób tam i nawet nie wiemy, kto obok nas stoi, a to pewnie są jakieś crazy gwiazdy, influencerzy, artyści w ogóle. Z osób, które spotkałam, mogę wam wkleić zdjęcie z Diną Ayada. Podobno był tam też Jacquemus, którego wypatrywałyśmy, ale nie mogłyśmy go znaleźć niestety. Był DJ set Horse Girl i to był tak dobry DJ set, uważam, że serio rozpierducha. Bawiłyśmy się naprawdę świetnie. Kocham takie eventy, kocham widzieć ładnych ludzi, którzy są ładnie ubrani i mnie inspirują i wszystko, więc mega wdzięczna, że mogłam tam być i oczywiście przy okazji bardzo dziękuję Etam za to, że jesteśmy w Paryżu, że mogłyśmy tu przyjechać, że pierwszy raz w Paryżu byłam na pokazie mody i na Paris Fashion Week. Dziękuję wam Etam, kocham was strasznie. Wracamy dzisiaj wieczorkiem do domu, jeszcze idziemy dzisiaj zobaczyć w stronę Angels Club, czy jakieś hipercy, zobaczyć jakieś fajne ciuszki, może coś spoko znajdziemy dla siebie. Obawiam się, że jest trochę chłodno. Już dzisiaj idę tak na luzie, jestem w jeansach, w bluzie, mam wszystko gdzieś. Idziemy zobaczyć, czy mają hipersy. No, ja manifestuję, ale też nie nastawiam się. Ja też, ale słuchajcie, w środku są. Są tam hipersy. Są tam już hipersy. Są, widziałam się. Są, na pewno są. Znowu ta idiotka z kamerą przychodzi. Są, o mój Boże, o mój Boże. Biorę cztery. O mój Boże. Ej, 13,50. Dobra, we bolem. Bierzemy zwierzątka. Ja biorę wszystkie zwierzaki, bo mi się nie podobają szczerze te jedzeniowe aż tak. Wczoraj też nie wzięłam i... A zwierzątka chcę i nadal marzę o tym, żeby mieć królika, bo Gaba wylosowała królika. Wzięłaś? Wzięłaś tego, żeby... Wziąłam 3, żeby mieć królika. A, bo tutaj też można mieć królika, no tak. Patrz, patrz, on jest najładniejszy. No jest. Ale pik też będzie spoko. No i nie wiem, ten rabbit z uszkami na dół też jest fajny. Panda też. Ale najbardziej bym nie chciała żyrafę, bo żyrafa nie pasuje do mnie. Nie chcę żyrafy. Ty byś chciała żyrafę? Ja ciebie żyrafa, tak wyglądasz jak żyrafa. A ty jak małpa. Mam nadzieję, że jesteś małpa. Było mega fajnie. Mega fajnie i mam nadzieję, że vlog wam się podobał, bo ta kamera była naprawdę bardzo ciężka i to nie było łatwe, żeby nagrywać tego vloga. Kocham was i pa!